Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzie, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o 9 krokach, które prowadzą do bogactwa. Pokażę wam, jak krok po kroku budować własne bogactwo, dam wam konkretny plan działania. Jeżeli na przykład pracujesz na etacie i zastanawiasz się, jak w przyszłości być osobą zamożną, bogatą, która jest inwestorem, którą stać na inwestowanie, to w tym odcinku pokażę ci krok po kroku, co musisz zrobić, żeby przejść od punktu, w którym teraz jesteś, do punktu, w którym chcesz być. Czyli do punktu, w którym masz pieniądze, masz wolność finansową, no i przede wszystkim masz możliwość inwestowania, decydowania o własnym losie. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Ten materiał powstał, ponieważ pytaliście mnie na grupie dyskusyjnej, jakiego brokera używam, aby inwestować na giełdach całego świata, głównie na Wall Street. No i powiedziałem, że używam Lynxa, z tym, że tam musisz wpłacić minimalny depozyt w wysokości 10 tysięcy złotych. Uważam, że 10 tysięcy złotych na inwestycje na giełdzie to jest trochę za mało. To jest takie absolutne minimum, ale jest to troszeczkę za mało. Trzeba mieć minimalnie ze 100 tysięcy złotych, żeby dobrze zbudować portfel, który będzie składał się z odpowiedniej ilości akcji. No i padło pytanie, jak zainwestować 3-5 tysięcy złotych. No i widzisz, zaczynasz od złego punktu. Zaczynasz od złego kroku, więc pokażę ci, jak zbudować plan, który doprowadzi cię do dużego kapitału. Pokażę ci, jak stać się prawdziwym inwestorem, który ma kapitał i który można zainwestować na giełdzie czy w nieruchomościach. I punkt pierwszy polega na tym, że musisz znaleźć pracę. Większość ludzi myśli o tym, aby znaleźć taką pracę, którą lubią robić, która daje im satysfakcję, która daje im sporo pieniędzy. A prawda jest taka, że nie powinieneś szukać pracy, która da ci satysfakcję i dużo pieniędzy, tylko powinieneś znaleźć jakąkolwiek pracę. Jeżeli ty chcesz znaleźć dobrą, płatną pracę, to zazwyczaj idziesz na studia, stajesz się lekarzem, prawnikiem. Dążysz do tego, żeby mieć dochód w wysokości, powiedzmy, tych 100 tysięcy złotych rocznie. No ale nie widzisz tego, że musisz poświęcić 5 albo 6 lat, żeby zdobyć wykształcenie, potem jakąś specjalizację. A dzisiaj lekarze i prawnicy wcale tak dobrze nie zarabiają. I twoim celem jest znaleźć jakąkolwiek pracę. Z tego względu, że musisz mieć już dodatni przepływ pieniędzy. Musisz mieć za co kupić jedzenie, za co wynająć mieszkanie. Nie mówię ci o tym, żebyś kupował od razu mieszkanie, tylko żebyś wynajął jakieś mieszkanie. Chodzi o to, żebyś miał jakąkolwiek pracę. Nie szukaj najlepszej możliwej pracy, tylko szukaj taką pracę, która zapewni ci pewien poziom dochodu. Jest to naprawdę kluczowe z tego względu, że jeżeli masz jakiś poziom dochodu, to możesz myśleć o tym, żeby w przyszłości oszczędzać. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli masz już tą pracę, jeżeli znalazłeś jakąś pracę, to szukaj takiej pracy, która pozwoli ci wrócić z pracy stosunkowo szybko, żebyś miał jeszcze sporo czasu po pracy. Bo punkt drugi polega na tym, aby zwiększyć dochody z tej pracy, którą teraz robisz. Więc zastanów się, co możesz zrobić, żeby zwiększyć dochody. Może jesteś w stanie w tej pracy zostać dłużej, pracować po godzinach, w ten sposób mieć więcej zysku. Może jesteś w stanie pójść w sobotę, w niedzielę do pracy. A co? Jak najbardziej powinieneś pracować, jeżeli w tym wypadku nie masz odpowiedniej ilości kapitału. Więc nie bój się pracować. Zapomnij o 4-godzinnym tygodniu pracy, to jest absolutny mit. Elon Musk nigdy by nie zbudował tylu firm, nie zostałby multimiliarderem, gdyby pracował 4 godziny tygodniowo. Więc przede wszystkim staraj się zwiększyć dochód albo z tej pracy, którą masz, to jest najprostsze, albo staraj się zwiększyć dochód po pracy, czyli znajdź sobie jakąś pracę po pracy. Jeżeli będziesz zainteresowany tym, jak zwiększyć dochody, jak znaleźć dodatkowe źródło przychodu po pracy, to na zakończenie tego filmu dam ci link, który prowadzi właśnie do takiego materiału. Ale w tym momencie pamiętaj o tym, że punkt pierwszy to jest znaleźć jakąkolwiek pracę, nie jakąś wymarzoną pracę, bo twoim celem nie jest znalezienie pracy na całe życie, tylko twoim celem jest zbudowanie bogactwa, a jeżeli chcesz być bogaty, to nie zrobisz tego w tradycyjnej robocie. Punkt drugi to jest zwiększenie swojego dochodu. No i teraz pojawia się punkt trzeci, zacznij oszczędzać. Widzisz, zazwyczaj jest tak, że jeżeli pracujesz w jakiejś pracy, powiedzmy masz te 3000, 4000 miesięcznie i zaczynasz budować dodatkowe źródło dochodu po godzinach swojej pracy, czyli na przykład zwiększasz po prostu ilość godzin w pracy albo znajdujesz sobie dodatkową pracę, to masz w tym momencie jakiś dodatkowy kapitał, jakieś dodatkowe oszczędności. No i pojawia się pokusa, żeby na przykład wymienić samochód, a może warto by było w tym momencie kupić mieszkanie, albo na przykład kupić jakieś fajne ubrania, kupić jakieś fajne zegary, może nowy komputer albo iPhone'a kupić. I to jest błąd, bardzo poważny błąd. W tym kroku powinieneś przede wszystkim oszczędzać i to ile się da.
kupować ubrania, które są używane, albo kupować na wyprzedaży, bo czasami na wyprzedaży kupisz ubrania, które są nowe, a są jeszcze tańsze niż na przykład ubrania używane. Super Express chyba, czy Fakt, zrobił Korwinowi zdjęcie, gdzie kupuje na wyprzedaży jakieś tam ubrania, tak? I napisano, milioner kupuje na wyprzedaży. A Korwin odpowiedział w swoim stylu, a kto bogatemu zabroni? Więc nie bój się kupować na wyprzedaży, nie bój się kupować używanych ubrań, jeździ starym gruchotem, ewentualnie jeździ autobusem i staraj się tak naprawdę oszczędzać na prądzie, świetle, wodzie, na czymkolwiek. Oszczędzaj na wszystkim, na czym się da. Bo na tym etapie powinieneś jak najwięcej zgromadzić kapitału, jak najwięcej zgromadzić oszczędności. Załóż sobie osobne konto inwestycyjne, nie bierz dla niego karty, ponieważ utrzymanie karty też kosztuje i to też pomniejsza twoje oszczędności. Więc przelewaj sobie pieniądze na to konto i to konto w ogóle nie jest do ruszenia. To jest konto na twoje... To jest taki twój wehikuł inwestycyjny, wiesz? I w tym momencie powinieneś mieć takie konto. Masz już 50-100 tysięcy oszczędności, co z tym zrobić? I teraz przychodzi czas na zainwestowanie tych pieniędzy. Te pieniądze najlepiej jest zainwestować w biznes. I to z bardzo prostego powodu. Jeżeli zainwestujesz je na giełdzie, to będziesz w stanie realnie zarobić 10-15% rocznie. Jeżeli jesteś naprawdę dobry, 20-25% rocznie. Ale to są naprawdę już takie szczyty. I zobacz, jeżeli zainwestujesz w biznes, to jesteś w stanie ten biznes bardzo szybko skalować, bardzo szybko rozwijać. Mały biznes można rozwijać w tempie nawet 1000, 2000, 3000% rocznie. Oczywiście po pewnym czasie, jak się firma rozrośnie, to możesz zapomnieć o takich wzrostach. Wtedy rozwija się firmę stopniowo, ale w tych początkowych latach firma może być bardzo dynamiczna, można ją bardzo szybko rozwijać. I dlatego ja polecam biznes. Jaki biznes? Najlepiej biznes internetowy. Niska bariera wejścia, niskie koszty, nie potrzebujesz magazynów. Jeżeli będziesz sprzedawał wiedzę, co Ci bardzo mocno rekomenduję, to możesz mieć bardzo wysokie marże, bardzo dużo możesz zainwestować w ten biznes i wartość klienta można bardzo szybko zwiększać. Nie polecam Ci jakiegoś dropshippingu, Amazona, Allegro. Ja wiem, że wielu ludzi zarabia na kursach tego typu. Tak samo branża e-commerce'owa jest bardzo trudna. Nie twierdzę, że na tych branżach się nie da zarobić, ale jest to bardzo trudne. Istnieją dużo prostsze metody budowania bogactwa, budowania i rozwijania biznesu niż na przykład e-commerce, dropshipping i tego typu rzeczy. Ludzie, którzy Ci to proponują, zazwyczaj zarabiają na kursach, zarabiają właśnie na szkoleniach, na wiedzy, nie na tych rzeczach, o których oni mówią. Załóżmy, że masz firmę, ta firma świetnie prosperuje. Jaki jest następny krok? Następny krok to jest krok piąty. W kroku piątym musisz zbudować co najmniej kilka różnych źródeł dochodu. Warren Buffett kiedyś powiedział, że nigdy nie należy polegać na jednym źródle dochodu. Większość ludzi na tym świecie polega na jednym źródle dochodu, czyli na pracy na etacie, która jest najbardziej opodatkowana. Zawsze staraj się zbudować co najmniej kilka źródeł dochodu. W jaki sposób? Jeżeli masz biznes, to też to już jest czas, żeby zrezygnować z pracy na etacie, z pracy dla kogoś i skupić się na biznesie. W ten sposób on się będzie rozwijał jeszcze szybciej. Ale jeżeli masz biznes, myśl o tym, jak możesz zbudować na plecach tego biznesu kolejne biznesy. Czyli jeżeli sprzedajesz wiedzę o tym, jak robić reklamę na Facebooku, to na przykład pomyśl o tym, żeby sprzedawać konsultacje. Jeżeli sprzedajesz konsultacje, pomyśl o tym, żeby robić usługi. Oczywiście na tym etapie będziesz musiał zatrudniać pracowników, będziesz się musiał rozwijać, będziesz musiał zdobywać nowe umiejętności i żeby dojść do ziemi obiecanej, to będziesz potrzebował zupełnie innych umiejętności niż na początku swojej drogi. I dlaczego to jest takie ważne, żeby budować co najmniej kilka źródeł dochodu? Przede wszystkim dlatego, że pieniądze będą spływały z różnych źródeł. I teraz spójrz na jedną, zwróć uwagę na jedną rzecz, o której powiedziałem, że te rzeczy, o których Ci wspomniałem, to są tak zwane dochody, które są ze sobą synergiczne, w jakiś sposób połączone, tak? One są ze sobą kompatybilne, czyli sprzedaję wiedzę, do tego sprzedaję konsultacje, do tego sprzedaję usługi. Jeżeli chcesz zbudować co najmniej kilka źródeł dochodu, to wymyśl, jak na tym biznesie, który masz, można zbudować kolejne biznesy.
u mnie, niedaleko mnie, w Bukowie, był sobie gość, który miał sklep, czy sklep, miał bar. W tym barze sprzedawał hot dogi, hamburgery i tak dalej. Generalnie zastanawiał się, jak przyciągnąć ludzi do tego biznesu, więc sprowadził piranie. To były lata 90. Każdy chciał w tym momencie zobaczyć piranie, więc ludzie przyjeżdżali do jego restauracji, do jego baru, pubu, tak, żeby zobaczyć te piranie i przy okazji zamawiali jakieś lody, jedzenie i tak dalej, nie? Więc zaczął zastanawiać się, czy może jeszcze w jakiś sposób rozwinąć ten biznes. I co zrobił? Stworzył mini zoo wokół tej restauracji. W pewnym momencie zaczął sprzedawać nawet bilety do tego, żeby ludzie mogli wejść do tego mini zoo. Następnie wziął te pieniądze, które zarobił na tym biznesie, zainwestował w działkę naprzeciwko, żeby wybudować stadninę koni. Okazało się, że na tej działce jest żwir, więc wybudował żwirownię. Kiedy wybudował żwirownię, miał też stajnię z koniami, a następnie postawił sobie stację benzynową. Więc w ten sposób, rozwijając jeden biznes, zaczął rozwijać inne biznesy. I jeżeli ty zaczniesz budować właśnie biznes w taki sposób, że na plecach, na ramionach swojego podstawowego biznesu będziesz tworzył kolejne biznesy, to pieniądze będą spływały z wielu źródeł. Punkt szósty. Zakładam, że w tym momencie masz co najmniej kilka źródeł dochodu, więc w punkcie szóstym musisz zwiększyć przepływy z tych różnych źródeł. W jaki sposób? Marketing, reklama, zatrudnianie innych ludzi. Dzięki temu będziesz mógł wziąć więcej zleceń. Reklama zapewni ci więcej klientów. Co jeszcze? Możesz na przykład stworzyć nowe produkty, nowe usługi dla aktualnych klientów, dla nowych klientów. W ten sposób się rozwijasz. Widzisz, zobacz sobie, jak rozwijają się spółki giełdowe. Microsoft kiedyś sprzedawał tylko i wyłącznie Windowsa, tak? Dzisiaj to już jest usługa w chmurze i wiele innych produktów. Tak samo jest z Apple. Apple opierało kiedyś generalnie swoją sprzedaż tylko na sprzedaży iPhone'ów. Dzisiaj to jest sprzedaż komputerów, iPhone'ów, to są usługi, które oferują, więc mają tego coraz więcej i staraj się cały czas zwiększać dochody, przepływy z tych dodatkowych źródeł dochodów, które już właśnie zbudowałeś. Punkt siódmy. Zacznij oszczędzać i to oszczędzać naprawdę bardzo dużo. Nie 10%, nie 5%, ale 40% swojego dochodu albo znacznie więcej. Bogaci oszczędzają przynajmniej 40% swojego dochodu. Ale zobacz, jeżeli zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, to oszczędzenie 40 tysięcy nie jest problemem. Jeżeli zarabiasz 3 tysiące, to 40% z tego to naprawdę jest poważna kwota. Więc musisz automatycznie, kiedy zarabiasz więcej, oszczędzać znacznie więcej. Staraj się utrzymywać dochód na jak najwyższym poziomie, a swoje życie, tak, swój poziom życia na jak najniższym poziomie. W ten sposób będziesz miał jak najwięcej pieniędzy, które będziesz mógł po prostu oszczędzić. Punkt ósmy. Zacznij inwestować. Zbudowałeś kilka źródeł dochodu. Masz sporo kapitału, sporo oszczędności i jest to świetny czas, żeby stać się inwestorem. Możesz kupować nieruchomości. Możesz inwestować na giełdzie. Nieruchomości i giełda wypłaca dywidendy, bo widzisz, jeżeli kupisz spółkę giełdową, to ona może rosnąć, jeżeli odpowiednią oczywiście wybierzesz, i wypłaca co kwartał dywidendę. Mówimy tutaj o rynku amerykańskim. Z nieruchomościami sprawa może być jeszcze prostsza, ponieważ tutaj nieruchomości wypłacają tak naprawdę dywidendę co miesiąc. Po prostu ktoś ci musi zapłacić za czynsz albo za wynajem danej powierzchni. Ale dopiero w punkcie ósmym jest świetny czas, żeby zacząć inwestować, żeby jeszcze zwiększać swoje bogactwo, żeby budować bogactwo, żeby odcinać kupony. To jest świetny, rewelacyjny czas prosperity dla ciebie, dla twojego życia. Tutaj przychodzi nagroda. Tutaj przychodzą zegarki, samochody, wycieczki, domy, mieszkania, apartamenty, ponieważ tutaj cię tak naprawdę stać. Tutaj cię stać, w tym momencie. I oczywiście, jeżeli pokusa nie będzie zbyt silna, nie będziesz zbyt dużo wydawać, bo nie ma takich pieniędzy, które by się nie dało wydać, to będziesz bardzo szybko się bogacił. No i punkt dziewiąty. Zwiększaj zyski ze swoich inwestycji. Tutaj jest czas, żeby się kredytować. Jeżeli masz milion w gotówce, możesz wziąć kredyt i budować inwestycje warte 10 milionów. Tutaj jest czas na to, żeby na przykład zalewarować się na giełdzie. Oczywiście, jeżeli masz odpowiednią wiedzę, a zakładam, że jeżeli jesteś w tym punkcie, to masz odpowiednią wiedzę. Tutaj możesz pożyczać pieniądze od innych inwestorów. Jest wiele możliwości, żeby zdobyć
zdobywać kapitał i rozwijać się znacznie, znacznie szybciej. Problem wielu ludzi polega na tym, że chce przejść z punktu pierwszego do punktu ósmego. A widzisz, ta droga wymaga przejścia 9 kroków. Mam nadzieję, że moje podejście było dla Ciebie rewelacyjne, przełomowe i pomoże Ci się szybciej wzbogacić. A teraz przejdź do kolejnego nagrania, w którym mówię, w jaki sposób zwiększyć dochody, jeżeli na przykład pracujesz na etacie, a chciałbyś zarabiać jeszcze więcej po godzinach, czyli chciałbyś zwiększyć swoje dochody z aktualnej wykonywanej pracy. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, Adrian Kołodziej, no i zasubskrybuj ten kanał, zostaw komentarz, zostaw łapkę. Trzymaj się, hej!